Hej, cześć, witajcie moje nowa z kolejnym odcinku z Crasha Bandicoota jedynki z Insane Trilogy. Dzisiaj zaczynamy na misji bonusowej, na poziomie bonusowym, który próbowałem 3 razy odblokować na naszym save'ie, ale nie mogłem, ponieważ gra ma jakiegoś buga i się ten kluczyk z Sunset Vista nie zapisuje. Na pierwszym zapisie mam go, więc tutaj wam go po prostu pokażę, zagramy go jeszcze raz. Dzisiaj grałem trochę, całkiem dużo. Zdobyłem kolejny, najtrudniejszy, kolorowy kryształ. Mapa jest, oglądałem filmik, najtrudniejszą mapę z Crasha Bandicoota, z całej trylogii. I tamten właśnie był, na pierwszym miejscu z najtrudniejszych. Więc jak widzicie, mam już 4 z 6 kolorowych kryształków. No i to jest misja, na której tak naprawdę jedziemy na świni, na naszym wieprzu, tak bardziej powiedzieć. Jest to właśnie ciekawe, co mnie bardziej dziwiło, to czemu to jest właśnie ukryty poziom, a nie po prostu normalny poziom. No ale co możemy zrobić? Tak już zrobili i tak już jest, nie mamy się o co czepiać. Bo poziomów z świnią jest mało, to są chyba tylko jedyne dwa w całej jedynce, więc nie ma się co czepiać do twórców, że tak zrobili. A mi się podobają te takie poziomy właśnie, gdzie jedziemy na świni albo na czymś innym. Takie poziomy mi się podobają. Jak widzieliście, tam przed chwilą zginęliśmy, ale już wszystko jest okidoki. Nie jest okidoki. Znowu spadłem do świni. No i tak, dzisiaj będziemy dochodzić do już czwartego bossa. Pinstripe Potora się nazywa chyba. Chyba tak, ma taką dziwną trochę nazwę. Ale jest, jak zawsze, jest bardzo łatwym bossem i jest całkiem fajnym bossem. Więc czemu ta świnia nie podskakuje? Lol. Muszę chyba wcześniej podskoczyć. Jak widzicie, tu mam też strasznie dużo. A nie widzicie, kamerka zasłania, ale tu mam strasznie dużo żyć. Na moim save'ie mam 74 życia. Więc jest to całkiem dużo, mogę powiedzieć. No miałem 99, gdzie gdyby można było zaliczać powyżej 99, to bym miał jakieś 200. O, on tutaj w lewo trzeba. I to właśnie przez to, że po prostu robiłem ten pierwszy kolorowy kryształ, który się okazał dla mnie mega trudny jeszcze wtedy, jak grałem. I dlatego tyle razy mi zajęło go zrobić, a jak wiecie, tam jest jeden bonus, na którym się zdobywa 6 żyć. Więc po prostu dlatego tak dużo żyć miałem. Bo mi poziom ukończony, jak widzicie. To jest ten poziom. Po prostu zwykły poziom z wieprzem. To nie świnia. I nie będę mówił więcej kryształki, tylko klejnoty. No bo gem to oznacza klejnot, a nie kryształ. Znaczy, możemy też mówić kryształki, ale klejnot się mówi naprawdę. Dobra, więc zmienimy sobie na save'a naszego i kontynuujmy sobie od naszej gry, a nie od mojej prywatnej. Ale jak widzicie, strasznie dużo gram w Crasha, żeby mieć wszystkie kryształki. Wszystko brakuje mi jeszcze tylko 7 kryształków i będę miał wszystkie kryształki, klejnoty. Brakuje mi 7 klejnotów, będę miał wszystkie dzisiaj. Zaczynamy na poziomie Heavy Machinery na naszym save'ie i let's do this. Następny poziom sobie zagramy Coco, bo w tamtym odcinku miałem grać Coco i nie grałem Coco, więc w tym odcinku sobie zagramy Coco. O Jezu. W
Ten poziom nie jest trudny tutaj, fajnie, bo jesteśmy. Co najlepsze na tym można stać, to nam nic nie robi. Co mnie dziwiło, na początku myślałem, że to będzie. Jak to jest z lawą, że to będzie nam coś robiło, a to jednak nam nic nie robi. Więc. Ciekawie. Ominąłem jednego doktorka. Mogę się tam prawie wrócić. Nawrócę się. No to, od nowa zaczynamy i tak poziom. Nic mogę wam pokazać. Gdzie go? No i zginąłem kolejny raz. Co za fart. Tutaj mamy 15 żyć w ogóle. Au! Było tutaj? Nie. Tutaj też na pewno nie. Czy tam naprawdę bez sensu się cofałem? Może na to wychodzić. A jak nie zdobędziemy tego doktorka, no to. No to trudno, no. Mówi się trudno. Ale nie pamiętam, gdzie się zdobywało jego. Czy od nowa musimy zacząć poziom? Tak. Max ma mega farta. Pamiętam za pierwszym razem, jak ten poziom grałem, tylko za pierwszym razem przeszłem. Nie wiem, czemu niektórzy ludzie po prostu, jak zlatują, to tych skrzynek podskakujących po prostu nie włączają, żeby walnąć na samym początku, tylko czekają aż ten, aż zlecą i obok niego staną i dopiero wtedy jego rozwalają. To mnie dziwi, skoro można to szybciej zrobić już w powietrzu. Dobra, po prostu nie zdobędziemy od doktorka tego, no bo na początku gdzieś tam trzeba wejść, już się nie pamiętam dokładnie, więc tutaj nie zdobędziemy kryształka, tak byśmy mogli zdobyć kryształek. Klejnot. Kolejne życie dla nas, checkpointik. Jest to fajnie zrobione, poziom wam powiem. Bardzo go lubię, bo to pokazuje trochę tak wszystko inaczej niż tak, jak to do teraz widzieliśmy. Więc przejdziemy bonusowy poziom dla dziewczyny Crasha, ale nie przejdziemy poziomu dla tego doktorka. Szkoda. Ale to gdzieś. No nie. Było żyćku. Ale to na początku gdzieś tam trzeba zrobić i. No, fuck it. Powiedzmy po prostu fuck it i już. Dobra, skupiłem po prostu na chwilę, żeby to dokładnie zrobić, więc mi się spieciło. Dobra. O. No tak, zapomniałem, że one się aktywują. Tu.
Pierdziele. Dobra. Let's do this. Nie lubię tych takich momentów, nie wiem. Zawsze myślę, że jakoś nie doskoczę albo coś. Widzicie, trzeba gdzieś na początku znaleźć tego pierwszego. No szkoda. Bez jednego bonusa na dziś. A tu tak bonus nas pozwie zaraz. Nie pokazaliście mnie w grze. No trudno, bon. Nie zasłużyłeś. Opala. Ja chcę życia. 3 życia, ludzie. To już coś. Mamy 20. No i koniec poziomu. Widzicie, tamte ostatnie skrzynki byśmy zdobyli w tym bonusie. Ale po prostu nie zdobyłem go. Trochę skrzynek nie mam. Dobra. 33. That. This is a lot. Mate, why did you do that? Why did you do that, mate? I don't know, mate. But why, mate? I don't know, mate. Get the fuck up, mate. Okay, mate. Yeah, mate. Yeah. Okay, Cortex Power. Też nie jest trudny poziom. Możecie tu zrobić osiągnięcie From London to France, czy jak to tam się nazywa. Że niby zginiecie, co najlepsze jest. Po to strzela tam prąd. Myślicie, żeby ten prąd was zabił, to zobaczycie to osiągnięcie. A co najlepsze? Ja nawet... Ja miałem aku przy sobie. Ten prąd mnie strzelił i... Tak zrobiłem to osiągnięcie. Prąd mnie strzelił, ale nie wiedział, że będę miał... Aku! Idziemy tutaj. Skrzyneczki dla nas. Cześć, śmiesz. To są ludzie tego Pinstrip Potora. Dobra. Czy tutaj musicie głównie przyjść, jak chcecie zrobić na kryształek to sobie. Ale ja... Ale trzeba mieć inny też kryształek, żeby to zrobić. I wtedy możecie tu iść na lewo, do tyłu. I to zdobędziecie. Tam jest ta droga taka kryształkowa, żeby zdobyć ten kryształek. Ale my... Opala. A to nie fart. Ale my nie mamy kryształku jeszcze tego, co trzeba. Czy mamy? Znaczy nie, nie mamy. Go dopiero się potem... Chyba po tym poziomie się go zdobywa. Dobra. Czy jesteśmy już na końcu poziomu? Nie będę podskakiwał nawet. Kolejny poziom, easy peasy, szybko poszedł. Trochę dłużej zajmuje, jeżeli chcecie po prostu kryształek ten zdobyć, nie? Tutaj. Ale to musicie i tak kolejny poziom przejść, żeby zdobyć dopiero kolorowe kryształy, które będzie tutaj potrzebne. I teraz będą dwa poziomy z rzędu, które mają kolorowe kryształki w sobie. Nie będę próbował na odcinku zdobyć tych kryształków, jak wtedy mi się udało za pierwszym razem. Tutaj nie chcę próbować, bo to jest troszkę... To są strasznie krótkie poziomy, ale są całkiem trudne. Po stopę. No więc został nam ten poziom i kolejny i będziemy mieć... Bossa. A, miałem grać tą, Koko. To poczekajcie. Ja wyjdę z tego poziomu i wezmę Koko. Bo chcę zagrać Koko. To czekajcie.
Sekundkę to tylko zajmie zmienić postać i wejść znowu do poziomu. Przepraszam bardzo, zapomniałem w ogóle, że chcę sobie Coco zagrać, pokazać wam na odcinku, jak się gra Coco. Coco ma naprawdę te same ataki, wszystko, tylko trochę inaczej to u niej wygląda. Fajnie się gra Coco. Nie wiem, czemu Coco przynosi mi szczęście na poziomach z kolorowymi klejnotami. Często jak nie mogę przejść tych poziomów, to po prostu biorę Coco i udaje mi się. Może dlatego, że jest dziewczyną? Nie no, dobra. Może nie dlatego. Czekajcie. Trzeba zrobić screena na miniatureczkę. Pokażę wam po prostu, jak zrobić wszystkie skrzynki. I już zginęliśmy, czyli inaczej nie, bo jesteśmy na początku poziomu, to powinno nam, jeżeli nie zginiemy, to powinno nam zaliczyć kolorowy kryształek, w co naprawdę wątpię. Nie wiem czemu, ale po prostu to wątpię. Dzisiaj w ogóle ja w ogóle dzisiaj nie wierzyłem, jak zdobyłem ten kolorowy kryształ na poziomie, który zobaczycie w następnym odcinku. To robiłem go tyle razy, nie mogłem przejść nad tam. Początek jest tak naprawdę najtrudniejszy w tamtym poziomie. Jego straszy się ten początek przechodzi. Więc ja nie wiem, jak ja go zrobiłem. Pamiętam, wcześniej go tak długo przechodziłem, a potem chyba 2 razy umarłem. I udało mi się zrobić ten kryształek po prostu, nie? Taki byłem w ogóle. Byłem strasznie zdziwiony, że mi się udało go zrobić, nie? Dobra. Czyli już kolorowego kryształku nie mamy. Ale chociaż pokażę wam, jak wszystkie skrzynki zdobyć. Po prostu widzicie, tu ciężko jest czasem doskoczyć z platformy na platformę. Może po prostu, że dlatego, że się za bardzo śpieszę. Nie wiem, co ty chciałeś tam zrobić. Skoro Coco umie walczyć. Boom, bonusowy poziom. Nie wiem, czy przez jakiś czas mi się myliło, że w ogóle ta dziewczyna na bonusowych poziomach jest Coco, tylko że starsza, nie? To jest dziewczyna Crasha. Widzicie, za pierwszym razem szliśmy. 2 życia, 23 życia mamy. Bardzo fajnie. I dzisiaj się okazało, że jestem naprawdę prawdziwym mistrzem Crasha, jak zrobiłem tamten poziom, nie ginąc, i zdobyłem tamten kryształek. Się śmiałem, że jestem mistrzem. I takie mówię, o, udało mi się zrobić ten poziom, teraz jestem prawdziwym mistrzem. No, jesteśmy zaraz przy końcu tego poziomu, tak naprawdę. Yeah, that way. What the fuck? Może dlatego, że pomyślałem, że na tej skrzynce będą jeszcze stać i to. Dobra. Dobra. Max Crasher taki trochę. No i już słuchawkę wyciągnął. Muszę trafić tam w środek tego.
Ale dzisiejszy odcinek na pewno nie będzie tak długi jak poprzedni. Poprzedni to w ogóle. Ile on trwa? Prawie 40 minut, nie? Dashi. Dzisiaj oglądałem Dashiego cały czas. Czytałem prawie nie cały czas, no. Pół dnia oglądałem Dashiego. Jego nowsze odcinki, jego starsze odcinki. Po prostu strasznie lubię Dashiego. I fakt, że mój kolega z ekipy wygląda jak Dashi. Tylko jest chudszy. To jest po prostu mega. No widzicie, mamy wszystkie, tylko że nie mamy kryształku, bo... zginęliśmy. No. Nearly perfect, but you died. No, to jest jedyny problem tutaj. Ale to tylko seria, i tak nie będę powtarzał tych poziomów tamtych, żeby wiecie, żeby zdobyć kryształki, skoro i tak to robię na swoim głównym, prywatnym save'ie. Ile razy jeszcze będę to powtarzał na serii? Nie będę więcej o tym mówił. Choć tak na pewno w następnym odcinku coś o tym przypomnę. Znając mnie. Boże, przepraszam. Wbiło mi się. Siedma. Mam nadzieję, że odcinku wam się podobają. Jak zawsze możecie zostawić łapkę w górę. Inne chuje moje dzikie we... Dobra. Tego nie widzieliście, dobra? Bum, 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 bum. Dobra, tutaj to jest wkurzające. Tutaj dam rację dla tych osób, co tak robią, że schodzą i ten. Ale dzisiaj jednak mi się udało. Ten poziom też się zdobywa kryształek. On może nie jest trudny przez początek, ale i przez te beczki, ale potem są beczki, które skaczą. Trzeba jakoś się nauczyć tak, żeby wiedzieć, jak one skaczą prosto, ale są strasznie. Ale to strasznie wkurzające. Tylko to mogę wam powiedzieć. Dobra, dawaj gangster z ciebie. Taki gangster jak ze mnie, wiecie co? Papież. No dobra, to było głupie porównanie. Zaraz wszyscy z kościoła. Co ty kurwa mówisz o papieżu? Trochę wyuczyłem, jak one lecą. Dobra. Checkpoint. I teraz lecą głównie skaczące beczki. To już jest koniec naprawy poziomu tutaj. Po tych skaczących beczkach. A było tak pięknie. Nie wiem, czemu zrobiłem ten gest ręką. Włączyłem akumulatory ładowania. Włączyłem. Do wejpa. Teraz mi się uda. Bierzcie mnie za słowo, teraz mi się uda. To nie jak w tamtym odcinku, że musiałem już cięcia robić, bo tyle zajmowało. A i sorki, że w ostatnim odcinku po prostu outro ucięło. A czy ucięło to, co ja mówię na koniec, że tam żegnajcie i takie i na razie. Ale dziwnie robi Elgato tak, że jakoś kończy 5 czy coś takiego sekund przed... Dobra, więc już nie mamy kryształku. Po prostu kończę jakieś 5 sekund wcześniej. Ale jak mówiłem,
mi na kryształkach na tym, zapisie nie zależy. Dobra, patrzę, gdzie te beczki lecą. Bum, bum. Paczajcie się. Teraz będę specjalnie tak ginął. Dobra, niech ta beczka to przeleci. Dobra, żegnaj. No i czy byłby kolejny kryształ, gdybym wtedy raz nie zginął. I potem ten drugi raz. No, aż się wkurzyła. Poglądaj hentai na lapku. Hentai. So funny. Świeci w ogóle w ciemności, odkryłem, nie? No, wiem, Pinstripe po Toro jest naszą kolejną grakiem. A tym możemy tylko grać Crashą, zapomniałem. Boss są tylko Crashą, nie Coco. No Coco, for you now. Ojebane. Ja się na twoje miejsce tak nie cieszę. Wiesz czemu? Dostajesz pierdol. Mojego Crasha Bandicoota. Why are you raging? Ło! No tak, bo on teraz... No, zapomniałem. To była mała pomyłka przeze mnie. Zrobiona. To była mała pomyłka, tylko przeze mnie zrobiona. Dobra, teraz go nie trafiłem. Czemu on przebiega przez pokój za każdym razem, jak przeładowuje? Co tak robi? Ja bym się schował za biurko. To wiecie, to jest taki gangsta. El Pedro de Cedro. El Pedaro de Cedaro. Ta, teraz będzie mu broń nawalała. Dlatego nie trafiliśmy jakimś cudem. Teraz będzie tam na prawo, na koniec będzie sam na biurku. Czemu? Pinstripe. Czemu? No tak, bo on musiał jeszcze raz strzelić, żeby przeładował. Czemu on w ogóle się kręci jak balerina, jak nie go trafię? Jesteś gejem? Pinstripe? Wyglądasz jak kozak. Masz zdjęcie Cortexa w pokoju i swoje. Znaczy obraz. Trochę gejowski, ale odpuszczę ci tym razem. Słabego masz tego Tomigana, nie ma żadnych tam ulepszeń na nim. Dziwne, że on z tego kątu tam o nie może mnie trafić tutaj, nie? Takie. I nie szyję. Yeah. Okej, ludzie. Ale to było na tyle w tym odcinku. Pokonaliśmy kolejnego bossa. To moje kolana, jak coś. Żebyście sobie nie myśleli. Więc jak myślę, że wam się odcinek, ludzie, oczywiście spodobał. Na następnym odcinku zaczniemy misję The High Road. Więc to by było na tyle w tym odcinku, ludzie. Myślę, że on się oczywiście spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybować, napisać komentarz. Mówił dla was Max. Pozdrawiam bardzo serdecznie i na razie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.